Siema, siema, tutaj Kung, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Jest to króciutki vlog, taki kilka informacji. Już nagrywałem coś podobnego, ale stwierdziłem, że przy okazji świąt nagram sobie jakby dokładnie to samo, tylko z życzeniami świątecznymi, więc chciałem wam na początku życzyć wesołego jajka i tak dalej, wszystkie takie śmieszne żarty, takie bardzo zabawne, że życzymy na Wielkanoc, a jest Boże Narodzenie, a na Wielkanoc życzymy na Boże Narodzenie, kurwa. Takie śmieszne są te żarty, takie bardzo zabawne są, więc życzę wam wszystkiego dobrego, fajnych prezentów, żebyście spędzili ten czas z rodziną, żeby było miło, żeby było przyjemnie i w ogóle zajebiście, więc tego wam życzę. A teraz przychodzę do informacji, bo informacje są takie, że robimy Q&A, robimy w ogóle, dlaczego ja jestem w słuchawkach, jak ja słuchawek kompletnie nie potrzebuję, w ogóle to ściąłem się na łyso, jak możecie zobaczyć, jest śmiesznie. Na początku stwierdziłem, że chyba jednak troszeczkę przesadziłem, ale tak sobie mówię, a dobra tam. W każdym razie, dobra, przechodząc do tego jakby, co chciałem tutaj przekazać, czyli nagrywamy Q&A. Nagrywamy Q&A i teraz nie będzie taki Q&A, taki zwyczajny Q&A, tak jak ja robiłem kiedyś, czyli piszecie 2 miliony pytań i ja na wszystkie, dosłownie na wszystkie pytania odpowiadam. Zmieniamy troszeczkę formułę, będę wybierał te najciekawsze, będę odpowiadał, myślę, że może jakoś ciekawiej, może jakoś się uda zrobić mini show, chociaż szczerze mówiąc wątpię, bo nie jestem za bardzo kreatywny w ten sposób, ale może coś się uda, jakieś, wiecie, małe wstawki, jakieś coś tam, żeby nie było to po prostu takie nudne siedzenie przed kompem i odpowiadanie na pytania. Może coś się uda, zobaczymy. W każdym razie zmieniamy formułę, to na pewno. Czyli nie będzie już 40-minutowych filmów, któremu nikomu nie będzie się chciało oglądać, tylko będą maksymalnie, myślę, 10-minutowe filmiki właśnie takie. Robione, myślę, co 2 tygodnie. Tak w miarę regularnie chciałbym to robić. I cóż, więc zadawajcie pytania. Możecie zadawać wszystkie pytania, od tego, jak się nazywam, ile mam lat i tak dalej, bo tak jakby robimy nową serię z Q&A, pomijamy tamtą, tak jakby tamtej w ogóle nie było, bo prawdopodobnie mało kto to chciał oglądać, dlatego że no, wyświetlenia to miało słabe, ale też się nie dziwię, skoro to było 40 minut odpowiadania na pytania. Trochę bez sensu, więc robimy teraz zmiany formuły. Ja sam już nie lubię czegoś takiego oglądać. Kiedyś lubiłem, wiecie, na przykład grać w coś tam i wtedy sobie oglądać taki, włączyć takim, nie wiem, 40-minutowy film, na przykład Rocka, jak robił Q&A, nawet całą playlistę, nie? I siedziałem sobie grając w gry i słuchałem po 3 godziny, jak robi Q&A. Fajne to było, już czegoś takiego nie lubię, nie robię, więc stwierdziłem, że sam nie będę nagrywał czegoś takiego, tylko zmieniamy formułę, zwłaszcza, że to się już na YouTubie tak chyba średnio sprzedaje. Więc to jest to, piszcie pytania pod tym filmem, ja sobie wszystko powybieram, a później pod następnym Q&A po prostu będziecie pisać pytania na następny Q&A i tyle. Ewentualnie mogę też te, których nie wykorzystałem tutaj, a są fajne, też będę mógł je wykorzystać, więc tak sobie zrobimy. Zadawajcie pytania, nie wiem do kiedy. Za parę dni po prostu po świętach myślę, że zabiorę się do nagrywania tego i tyle. Mogę też zrobić jakiegoś vloga, co dostałem na święta, ale myślę, że wątpię, bo raczej za dużo tego nie będzie. To już nie są te czasy, kiedy ma się 10 lat i się dostaje 15 milionów rzeczy, nie? No i cóż, dobra, więc to było na tyle. Jeszcze raz wam życzę wszystkiego dobrego. W ogóle to 100, jeszcze jedno muszę wam powiedzieć, bo spor. Ostatnio nagrywałem spora i nagrywałem go od nowa, więc teraz pytanie. Jeszcze go nie wrzucam, wrzucę go, bo musiałem w pewnym momencie, w drugim odcinku przerwać nagrywanie, nie dokończyłem drugiego odcinka i już mi się nie chciało później, bo musiałem wyjść z domu na jakieś 2 godziny w trakcie odcinka, nie? Masakra generalnie, więc nie zebrałem się jeszcze, ale chodzi mi o to, czy to ma być kontynuacja tamtego sezonu, czy to ma być nowy sezon, a tamten ma być niedokończony, bo straciłem save'a, zapomniałem kompletnie, jak robiłem format, straciłem save'a i nie wiem, co mam robić, więc możecie mi też pisać i możecie mi też pisać jakieś gry, które mogłyby być fajne do nagrywania. Może H1Z1 na streamach to nie wypaliło, ale może z nagrywkami wypali, więc to jeszcze sobie zobaczę, więc tego nie musicie pisać, bo to sobie jeszcze zobaczę. I tyle, więc piszcie jakieś swoje propozycje, piszcie przede wszystkim pytania i życzę wam jeszcze raz wszystkiego dobrego na święta, więc dzięki wam serdeczne, na razie i cześć, do zobaczenia w innych filmach i nie wiem, gdzieś tam, coś tam, nie wiem, na razie i cześć, siema, po prostu.